W tym filmie przedstawię Ci, jak dobrać współczynniki stechiometryczne na przykładzie spalania całkowitego etenu. Proces spalania zachodzi pod wpływem tlenu. Wyróżniamy trzy rodzaje spalania węglowodorów. Spalanie całkowite, półspalanie i spalanie niecałkowite. W trakcie spalania całkowitego dowolny węglowodór pod wpływem odpowiednio dużej ilości tlenu spala się do bezbarwnego, bezwonnego gazu, tlenku węgla 4 i wody. Kiedy mamy niewystarczającą ilość tlenu, wtedy może dojść do półspalania lub spalania niecałkowitego. W trakcie półspalania powstaje silnie trujący tlenek węgla 2 i tlenek wodoru. Natomiast podczas spalania niecałkowitego produktami reakcji jest węgiel w postaci sadzy i woda. Eten, jaki poddamy reakcji spalania całkowitego, należy do grupy węglowodorów zawierających w swojej strukturze wiązanie podwójne. Jest to tak zwany węglowodór nienasycony. Jest on pierwszym przedstawicielem alkenów. Jego wzór sumaryczny to C2H4. Wzór półstrukturalny wygląda następująco. Natomiast wzór strukturalny wygląda tak. Zwyczajowa nazwa etenu to etylen. Jest on hormonem roślinnym powodującym np. dojrzewanie owoców i starzenie się roślin. Pod wpływem odpowiedniej ilości tlenu eten spala się do tlenku węgla 4 i tlenku wodoru. Aby to równanie reakcji chemicznej było poprawnie zapisane, musimy dobrać współczynniki stechiometryczne. Po stronie substratów mamy dwa atomy węgla. A po stronie produktów znajduje się jeden atom węgla w cząsteczce dwutlenku węgla. Aby równanie reakcji było poprawnie zbilansowane, prawa strona musi zgadzać się z lewą stroną. W takim razie musimy mieć dwa atomy węgla po stronie produktów. Należy postawić dwa przed cząsteczką tlenku węgla 4. Ustaliliśmy liczbę atomów węgla w równaniu reakcji chemicznej. Teraz czas na wodór. Po stronie substratów mamy cztery atomy wodoru. Znajdują się one w cząsteczce etylenu. Natomiast po stronie produktów mamy dwa atomy wodoru, które znajdują się w cząsteczce wody. W takim razie, aby po obu stronach mieć tyle samo atomów wodoru, musimy podwoić liczbę cząsteczek wody. Teraz kolejny ostatni atom obecny w równaniu reakcji chemicznej. Zbilansujmy liczbę atomów tlenu. Po stronie substratów mamy jedną cząsteczkę tlenu, w której znajdują się dwa atomy tlenu. Natomiast po stronie produktów są dwa atomy tlenu w każdej cząsteczce tlenku węgla 4. Mamy dwie cząsteczki tlenku węgla 4, także jest w nich zawarte cztery atomy tlenu. Podobnie mamy dwie cząsteczki wody, w których każda zawiera w sobie po jednym atomie tlenu. Sumarycznie po stronie produktów znajduje się 6 atomów tlenu. Tyle samo atomów tlenu musimy mieć po stronie substratów. Skoro w jednej cząsteczce tlenu znajduje się 2 atomy tlenu, to potrzebujemy mieć 3 cząsteczki tlenu po stronie substratów. Teraz równanie reakcji spalania całkowitego etenu zapisane jest poprawnie.